Na tym filmie pokażę, jak ze z pełnego zbioru obserwacji, które mamy w naszej bazie danych, wybrać wyłącznie te, które spełniają określone przez nas odgórnie warunki w programie SPSS. Jeżeli na przykład naszą bazę stanowią wyniki dotyczące z ankiety przeprowadzonej wśród studentów na temat ich wieku, płci i załóżmy oceny kursu na studiach, możemy na przykład być zainteresowani wykonaniem dowolnej analizy, ale tylko dla osób, które powiedziały, że nie mają zdania na temat oceny tego kursu, to znaczy nie chcą się wypowiadać na temat tego kursu. Można wtedy ograniczyć zakres pełnej zbiorowości, tu akurat 100 przypadków, do takich, które spełniają wymaganie, że osoba nie chciała udzielić swojej opinii. Czyli wchodząc w menu programu SPSS Dane i jest opcja Wybierz obserwacje, jeżeli ta opcja jest tutaj zaznaczona, to wszystkie przypadki będą brane pod uwagę. Jeśli interesują mnie wyłącznie osoby, które w tej zmiennej nazwanej tutaj ocena dały wariant nie mam zdania, taka opcja dla nich została wpisana i klikniemy sobie dalej i klikniemy OK jako zatwierdzenie, mamy możliwość ograniczenia pełnego zbioru obserwacji wyłącznie do tych, które miały dla zmiennej wskazanej przez nas określony wariant. Więc ile będzie przypadków, możemy oczywiście sobie przewidzieć wcześniej, ile będzie takich, do jakiej wielkości próby ta cała zbiorowość zostanie ograniczona, ale na pewno jest spełniony warunek. W przypadku jakichś zadań zaliczeniowych może to być na przykład często zmienna, że jakby mamy dokonać analizy dotyczącej nazwijmy osób pochodzących z określonego państwa lub też w określonym wieku. Jeżeli byśmy mieli teraz ograniczyć dodatkowo, jeszcze raz wchodzę, i oprócz oceny, że nie mam zdania, ma się pojawić w tej grupie osoba, która jest płci żeńskiej, to dajemy dodatkowy warunek, tutaj słowem angielskim and jako również i czyli spełni jakby drugi warunek. Tutaj poprzez ten łącznik pozwalamy na nałożenie drugiego warunku, który równocześnie musi zostać spełniony. I dla zmiennej płeć, która tutaj ma wariant M albo K, jeżeli chcemy, żeby to była kobieta, to piszemy płeć, że jest dla wartości K. Jeżeli chciałabym, żeby jakaś przykładowa analiza dotyczyła kobiet, lub osób, które mają wariant w tej zmiennej ocena nie mam zdania, to bym użyła łącznika OR, czyli operatora logicznego OR, bo to oznacza, że jeżeli bym miała, o właśnie może tak, operator AND, to będą wybrane kobiety i zarazem osoby, które mają opcję tutaj nie mam zdania, czyli kobiety, które tak odpowiedziały. Jeżeli dam operator tutaj logiczny lub, czyli języka angielskiego or, to w zbiorowości będą wybrane kobiety lub osoby, które powiedziały, że nie mają zdania. W tej sytuacji, jeżeli teraz kliknę dalej i nic nie zmienię, to mój zbiór danych zostanie troszeczkę zwiększony o wszystkie kobiety i osoby, które w tym momencie powiedziały, że nie mają zdania, które w tym momencie ewentualnie mogą być mężczyznami. Jeżeli oczywiście nałożyć możemy sobie inny warunek jako pojedynczy albo ewentualnie jako kolejny. Gdyby to by miał być kolejny i wszystkie warunki miałyby być spełnione, możemy nałożyć kilka operatorów AND i wtedy będzie każdy z tych warunków, pierwszy, drugi i trzeci, który tutaj dopiszę, musiałby być spełniony. Jeśli na przykład mamy ograniczyć zakres naszego badania do kobiet, które odpowiedziały, że nie mają zdania i są w wieku, załóżmy, do 24 lat, możemy napisać, czyli wiek to jest oczywiście zmienna ilościowa, możemy potraktować i zapisać, że to są osoby w wieku do 24 lat, czyli zmienna wiek,
musi przyjmować wartości do założonego progu, na przykład 24 lat. Jeżeli teraz kliknę dalej, to oczywiście pokażemy sobie wyniki, ale musimy pamiętać, że można zastosować dodatkowe funkcje, które mogą być tutaj zastosowane. Oczywiście mamy klawiaturę numeryczną, która może nam się przydać, bo ja wpisałam oczywiście z klawiatury mojej numerycznej w ramach głównej klawiatury, ale można też korzystać z tych symboli, które tu są. To jest oczywiście operator AND, czyli można zamiast słowa AND angielskiego użyć ten operator ten, a jeżeli miałoby być operatorem, czyli takim łącznikiem operator LOOP, to można w tym momencie zastosować tą linię, ale to zależy od nas, jak nam będzie wygodniej. Jeżeli ja teraz kliknę dalej i kliknę OK. Nasz zbiór obserwacji, które są wykluczone, czyli tak przekreślone, się tutaj powiększył, bo nałożyliśmy dodatkowy warunek. I jednocześnie spełnione muszą być trzy warunki dotyczące cechy ilościowej, czyli wiek, cechy na skali nominalnej o wartości płeć kobieta i jednocześnie osoby te muszą dla tej zmiennej wskazać w odpowiedź nie mam zdania. Jeżeli jednak po wykonaniu gdzieś tam po drodze różnych statystyk opisowych czy też testów przedziałów ufności dla wybranej podgrupy chcemy przywrócić pełną zbiorowość, to oczywiście ponownie najprościej jest wybrać tą samą pozycję dane, wybierz obserwacje i tym razem włączyć opcję wszystkie obserwacje. Wtedy cały nasz zbiór zostanie przywrócony do kompletny. Przy czym należy też pamiętać, że jest bardzo fajne dodatkowe narzędzie wskazania próby losowej i jak bardzo liczna miałaby być próba z naszej zbiorowości. Możemy określić dokładnie, ile to by miało być pierwszych obserwacji, lub też wskazać, jaka część zbiorowości w udziale procentowym powinna się w tej próbie znaleźć. Jest to bardzo fajne narzędzie. Jeżeli chcemy, to pamiętajmy o tym, że mamy jeszcze opcję odfiltrowania tych niewybranych obserwacji. Możemy je bardzo fajnie skopiować do nowego zbioru, czyli te wybrane przypadki zapisać jako nowy zbiór lub usunąć niewybrane obserwacje ze zbioru danych. Także polecam Wam zapoznać się z tymi możliwościami odfiltrowania danych i ograniczenia posiadanego zbioru do tylko tych elementów, które są niezbędne.